I dalszy ciąg w Starcie Cywilizacji. Marcin Przyciszewski, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński są naszymi gośćmi. Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja wrócę do pytania o to, czy rewolucja, czy nie. Ja wiem, że ciężko jest w Polsce to powiedzieć, ale jak się dobrze przyjrzeć dyskusji zachodniej, to nie publicyści użyli słowa rewolucja, tylko użyli go kardynałowie. Na przykład kardynał Kasper, przywołany mówiąc wprost, to jest rewolucja doktrynalna. Co więcej, jeśli się dobrze wczytać w ten dokument, to nawet bez specjalnego wysiłku interpretacyjnego mamy pytanie o sytuacjonizm w etyce, czyli o zgodność tego dokumentu z Veritatis Splendor świętego Jana Pawła II. Ten nacisk na wyjątkowość sytuacji, na to, że wyjątkowość sytuacji prowadzi, może nas prowadzić do zmiany oceny moralnej, jest przynajmniej w pewnej interpretacji bardzo często podejmowany także przez polskich duchownych, ja już nie mówię amerykańskich, włoskich czy brytyjskich, jest sprzeczny z Veritatis Splendor, co oznacza, że nie ma ewolucji, tylko jest rewolucja. I drugi element, nie mniej istotny, no to jest jednak pytanie o to, o zatwierdzenie interpretacji biskupów Buenos Aires przez stolice apostolskie i uczynienie jej oficjalnym nauczaniem Kościoła, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko uznanie, że osoby trwale żyjące w stanie cudzołóstwa, a tak do tej pory Kościół katolicki, obiektywnie, ja nie mówię teraz o tym, jaki był ich stan, czy to jest grzech ciężki, czy nie, bo to jest do rozstrzygnięcia przez spowiednika, ale obiektywnie sytuacja osoby rozwiedzionej w ponownym związku jest nieżyjącej w czystości, jest sytuacją stałego cudzołóstwa, może przystępować do Komunii Świętej bez decyzji o podjęciu, postanowieniu poprawy i zmianie swojego życia. No i to jest rewolucja, nawet jeśli powiemy, że polscy biskupi jej nie akceptują, że w Polsce jej nie ma, ale w regionie Buenos Aires jest. Na Filipinach jest. W niektórych diecezjach Stanów Zjednoczonych jest. I co więcej, ta rewolucja jest uzasadniona dokumentem papieskim i nie jest tak, że Ojciec Święty Franciszek mówi, słuchajcie panowie, to jest nieprawdziwa interpretacja, ja jestem w ciągłości z Benedyktem XVI, z Janem Pawłem II, z Piusem, z Pawłem VI, z Janem XXIII i z Piusem XII, tylko nic nie mówi, pozwalając, żeby ta rewolucja się szerzyła. Nie. Otóż, jeżeli mówimy o dokumentach, także tych argentyńskich, no to trzeba je po prostu czytać i analizować. I nigdzie w dokumencie biskupów z Buenos Aires nie znajdziemy zdania, że po prostu ludzi żyjących w cudzołóstwie dopuszczamy do Komunii Świętej. Mówił w szczególnych sytuacjach tego dopuszczamy. Nie ma. Natomiast jest tam mowa, że na drodze długiego towarzyszenia i rozeznawania prowadzonego przez dwa podmioty, przez ten podmiot osoby żyjącej w związku nieregularnym oraz duszpasterza, który w jedności z biskupem, to jest wyraźnie tam podkreślane przecież i w innych dokumentach, prowadzi ten proces wewnętrznego rozeznania i towarzyszenia, może zaistnieć sytuacja, gdzie rzeczywiście w bardzo nielicznych, gdzie dostanie ta osoba po prostu rozgrzeszenie. Ale ja zadam jeszcze raz pytanie. Znaczy zadam jeszcze raz to samo pytanie. I to się dokonuje na forum wewnętrznym księża. To ksiądz profesor może powiedzieć, są szkoleni i w seminariach, i później na etapie stałej formacji kapłańskiej, jak te kwestie sumienia, że tak powiem, swoich penitentów rozwiązywać. To ja zadam jeszcze raz pytanie. W jedności z nauczaniem Kościoła. Znaczy, to zadajmy to pytanie. To znaczy, jeżeli odpowiednio długo o czymś debatujemy, rozważamy, rozeznajemy, to może się okazać, że cudzołóstwo przestaje być cudzołóstwem, tak? Nie, bo nie długo może się okazać i po to jest właśnie to towarzyszenie. No to, ale to pytanie w takim razie, o jakich sytuacjach mówimy? To znaczy, nawet papież, i to jest nauczanie Kościoła niezmienne, nie może rozwiązać ważnie zawartego związku małżeńskiego. Skoro tak, jeśli nie ma orzeczenia sądu biskupiego o nieważności zawartego małżeństwa, to poprzednie małżeństwo jest ważne, a to oznacza, że żyjąc w nowym związku, ja już nawet nie mówię o współżyciu, mówię o zwykłym życiu i współżyjąc z nim zdradzamy swoją żonę albo swojego męża. Jak mamy otrzymać komunię świętą, jeśli nie żałujemy i rozgrzeszenie, jeśli nie żałujemy za ten grzech, jeśli nie postanawiamy poprawy? O tym wszystkim nie ma mowy ani w Amoris Laetitia, ani w Wytyczy Polskiego Episkopatu, tylko w dziesiątkach innych dokumentów,
które dotyczą sakramentu pokuty i pojednania. To sakrament, to jest jasno powiedziane, nie można otrzymać. I w niczym te ani adhortacja, ani inne oświadczenia jakichkolwiek biskupów pod jakąkolwiek szerokością geograficzną tego nauczania Kościoła nie niwelują, ani nie modyfikują. Ono pozostaje stałe. Biskupi argentyńscy, przepraszam, biskupi regionu Buenos Aires, biskupi niemieccy i biskupi filipińscy oszukali swoich wiernych, mówiąc im, że będziecie mogli, a tak naprawdę to przecież zygu-zygu, wcale nie będziecie mogli, bo wam nie pozwolimy. W Polsce mamy ogromny problem z interpretacją adhortacji Amoris Laetitia, radość miłości. Dlaczego? Ponieważ koncentrujemy się na aspektach duszpasterskich, jak organizować duszpasterstwo związków niesakramentalnych, jak przygotowywać ludzi do małżeństwa. To są oczywiście ważne kwestie i dobrze, że o tym w Polsce mówimy. Natomiast prawie całkowicie pomijamy tę najgłębszą warstwę dokumentu, to znaczy właśnie tę rewolucję filozoficzną, bo to dotyczy tak naprawdę 200 lat w świecie zachodnim po myśli Immanuela Kanta. I w związku z tym, jeśli w Polsce tego nie dotykamy, to kompletnie nie rozumiemy tego, co się dzieje w Europie, w Azji czy w Ameryce, w świecie katolickim po publikacji adhortacji Amoris Laetitia. Natomiast jak trudne są spory w naszym kraju, także gdy chodzi o nasz episkopat, no to widzimy dokładnie po publikacji ostatnich wytycznych Konferencji Episkopatu Polski. Zauważmy, że to jest unikatowy dokument na skalę światową, ponieważ wszystkie wytyczne innych episkopatów dotyczą kwestii centralnej, czyli problemu warunków udzielania Komunii Świętej bądź nieudzielania osobom, które żyją po rozwodzie w nowych związkach. Natomiast nasz polski dokument jest jedynym, jaki znam, który dotyczy Amoris Laetitia, a nie podejmuje tej kwestii centralnej. No, ja nie znam przyczyn, dlaczego ten dokument ma taki charakter, no ale jeśli dokonuję pewnego logicznego rozumowania, jeśli poddaję analizie wypowiedzi naszych biskupów z ostatnich kilku lat na temat moralności małżeńskiej czy rodzinnej, no to wiem z analiz publicznych, z wypowiedzi publicznych, że były bardzo różne wypowiedzi, że były bardziej konserwatywne, bardziej liberalne. No ja dochodzę do wniosku logicznego, że brak tej kwestii w tych właśnie wytycznych episkopatu, no to jest prosta konsekwencja nieuzyskania zgody. To znaczy, wydaje mi się, że trudno było uzyskać w tej kwestii zgodę na poziomie całego episkopatu i w konsekwencji jest zdanie w tym dokumencie pod koniec, które mówi, że wytyczne konkretne dotyczące właśnie uregulowania tej kwestii będą w przyszłości przyjmowane na poziomie metropolii bądź na poziomie diecezji. W związku z tym, powtarzam, no, logicznie interpretując to, co się dzieje, dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie czeka nas przyszłość taka, że być może Polska będzie różnorodna w tych kwestiach. Być może różni biskupi w tej materii będą wydawać własne odmienne dokumenty. Nie, więc ja po prostu z tym, co ksiądz profesor powiedział, nie do końca się zgadzam. Pozwolę sobie na to, bowiem ksiądz profesor mówi, że w wytycznych polskiego episkopatu ta kwestia nie jest poruszona. Otóż przypomnijmy, wytyczne składają się z 4 punktów i punkt 4, expressis verbis, dotyczy właśnie tej kwestii związków nieregularnych. Ale nie mówi o Komunii Świętej. Nie, mówi to, co mówi adhortacja. Po prostu przytacza główne punkty i wytyczne adhortacji, czyli że logika ma służyć coraz większej integracji tych osób we wspólnocie Kościoła. Natomiast w jakiej skali i stopniu ta integracja ma nastąpić, o tym ma zdecydować proces towarzyszenia i rozeznawania, czyli expressis verbis powtarza główne treści adhortacji Amoris Laetitia. Przypisu, który jest tu kluczowy celowo nie powtarza tego jednego przypisu, dlatego, że wyraźnie jest mowa znowuż na początku wytycznych o tej hermeneutyce ciągłości, o której już mówiliśmy, że nauczanie Kościoła w tych sprawach jest dość jasne i proces związku z tym
Wynik jest taki, że proces rozeznawania i towarzyszenia jest bardzo potrzebny, ale duch tego dokumentu polskiego jest taki, że ma po prostu, celem jest doprowadzenie po pierwsze do pełnego zrozumienia nauczania Kościoła w kontekście własnej sytuacji tych osób ze związków nieregularnych i co ma umożliwić podjęcie decyzji o formie, że tak powiem, zaangażowania, czy włączenia, czy stworzenia miejsca dla tych osób we wspólnocie Kościoła. Więc moim zdaniem ten dokument jest absolutnie jasny i nie wymaga jakiejś dodatkowej interpretacji. Nie grozi bynajmniej podziałem Kościoła w Polsce, bo wystarczy go przeczytać i mniej więcej wiadomo, jak należy postępować. Ja nie rozumiem tych lęków księdza profesora odnośnie Kościoła w Polsce. Lękach. Nie, no, przed chwilą zostało powiedziane, że to jakiś podział Kościoła w Polsce na dwie, nie, ale na dwie połowy nastąpi. Znaczy, to nie jest nic lęk, takiego to jest, bym nie przewidywał. No, Kościół w Polsce idzie w bardzo dobrej drodze, tym bardziej jeszcze na dodatek, będąc w pełnej jedności z nauczaniem magisterium Kościoła. A ja bym powiedział w ten sposób, to nie jest lęk, tylko to jest obserwacja tego, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie dokumentu nie wydano w ogóle, czekamy na dokument wspólny. Natomiast sytuacja, w której różne diecezje przyjmują różne interpretacje, dokumentu, który, jak mówisz, jest absolutnie jasny i oczywisty. Jak ktoś chce go czytać, to wie, o co chodzi. No tylko problem polega na tym, że ten sam dokument biskup w jednej diecezji amerykańskiej interpretuje w sposób absolutnie jasny i oczywisty, w takim duchu, że udziela Komunii Świętej nawet nie tylko rozwodnikom w nowych związkach, ale parom gejowskim. A drugi biskup interpretuje go, mówiąc, nie, no jest hermeneutyka ciągłości. Jan Paweł II i familiaris consortio i nie udziela. Więc jakby to powiedzieć, to nie jest lęk. To jest wniosek z tego, co widzimy. Nie, ale ja bym powiedział i docenił tutaj, bo naprawdę trzeba docenić tą niełatwą pracę polskiego episkopatu, że który pracuje kolegialnie, nie na zasadzie, że ktoś tam dyktuje, jak ma być. Rzeczywiście potrzebny był okres ponad półtorarocznej refleksji, aby dojść do bardzo dobrego wyniku, pod którym wszyscy biskupi się podpisują. Więc ja nie widzę tej możliwości, że nagle tutaj nastąpi jakiś podział pomiędzy biskupami. To jest doskonały przykład działania polskiego episkopatu. No, zobaczymy. Ja bym jednak zakładał, że może się taki podział pojawić. Pytanie jeszcze, kto jeszcze uczestniczył w tym procesie, w którym polscy biskupi uczestniczyli, bo przypomnijmy, że rok temu, ponad rok temu pojawił się inny zapis dokumentu, który był dużo bardziej jednoznacznie zachowujący hermeneutykę ciągłości, czyli dużo więcej w nim było familiaris consortio. I nagle polscy biskupi od tego dokumentu bardzo mocno się odcięli. Więc... Nie, nie, nie. Polscy biskupi się od niczego nie odcięli. Natomiast na etapie dyskusji zawsze pojawiają się różne, że tak powiem, propozycje. I ta propozycja satysfakcjonuje wszystkich. I ja bym powiedział, że w takiej sytuacji dla mnie jako dla wiernego, zresztą takie były komentarze biskupów wychodzących z sali. Ja byłem na korytarzu i obserwowałem ich twarze i pierwsze wypowiedzi. Doznaliśmy łaski działania Ducha Świętego. Naprawdę, to się w Kościele zdarza i głęboko w to wierzę. Ja bym powiedział, czasami Duch Święty nie działa niwelując, a czasami jednak eksponując pewne rzeczy, ale to jest kwestia dyskusyjna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli ksiądz profesor Andrzej Koboliński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marcin Przyciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ja do zobaczenia, mówi państwu Tomasz Terlikowski.